grałeś w Spider-Mana od Sony? Mam, ale jeszcze nie grałem. Chodzi mi o tego z Marvel's Spider-Man Marvel's, no ten tam 2018 czy 19 rok. Na pewno nie Miles Morales, tego nie posiadam. Dobra. metrów. Udaj się do obozu wypadowego. Pomów z Finrem. Okay. The brothers fleet gathered and ready. That horn came from Elmenham. Word of your actions in Thaevord has spread like wild. Men are pouring in from across East Anglia, and our ships stand ready. Theodvard's reeve is with us. His men will be here soon. More than his, the Kingsbury horn has inspired men all across this kingdom. We will have the army we need. It seems Oswald got what he wanted in the end. Saxon and Dane united in common cause. A pity he is not here to see it. Forces will be ready soon. Are you ready to start the assault? I am. Our target is Burg Castle, said to be impenetrable. Good. Let them have their false confidence. By cover of night, Baldus will lead the Fyrd at the front gates. With Ruid's men distracted, our forces move on the sea gate from the backwaters at their backs. And once we're in, we'll leave no gate closed in that castle. Ruud's men cannot be allowed to dig in further. Your longship, is she ready? She awaits her own special glory. They need your words, Eivor. Oswald was a man who didn't hesitate when you sought him for favors. A man who was fair and strong. A man who gave his life for his kingdom. Honor him today. Honor his memory and fight with the same extra courage he showed! For Oswald! For Oswald! Now is the time. Today we rid East Anglia of Ruud's clan once and for all. Najbardziej mnie rozwala to, jak Eivor wyróżnia się w tej niesamowitej, epickiej zbroi Thora. Wszyscy dookoła tacy normalni, zwyczajni, tacy wiecie, 55 mocy mniej więcej. To sobą mówią i pojawia się wtedy taki last boss w postaci Eivora, który wybija cały zamek sam. Fajnie to wygląda. Dopiero tam gdzieś na wyższej mocy, kiedy spotykamy tych takich potężniejszych rycerzy, wtedy mamy do czynienia właśnie z lepiej uzbrojonymi i tak ciekawiej przeciwnikami, ale no tutaj ciężko jakiejkolwiek postaci do tej pory z wyglądu było dorównać temu, co aktualnie set Thora sobą prezentuje. Nie mogę się doczekać peleryny Thora i Mjolnira, ale jeszcze trochę przed nami, zanim go zdobędziemy. Dobrze, dokończmy sobie tego questa z tym sojuszem. W życiu bym nie pomyślał, że będzie on tyle trwał, akurat całego streama nam wypełni. Ale no cóż, i takie questy się zdarzają, a im ten quest lepszy i bardziej rozbudowany, tym fajniej i ciekawiej. Sail through Helheim on a ship of fire. Here it may come to pass. Dreams, life, maybe they are one and the same. Patrzcie, pierwsza taka nasza w sumie walka, która się rozpoczyna, zobaczcie, od takiego, można powiedzieć, najazdu na kilkanaście longshipów, czyli tych długich łodzi, którymi poruszają się wikingowie.
No, powiem szczerze, że wygląda to naprawdę epicko. Zobaczcie, pogoda taka burzowa, pochmurnie, mgiełka też się pojawiła. No i ten nasz statek. I zobaczcie, że to, co aktualnie się będzie działo teraz, pokrywa się właśnie z tym snem, który miał na samym początku tego questa ten cały Fenr. Właśnie, że płynie płonącym statkiem, tak jakby odzwierciedlenie aktualnej sytuacji. Steady! Hold course! Ready yourselves to brace, men! Ciekaw jestem, jakie nasze tutaj będzie zadanie. Okej, zobaczcie, możemy się osłonić tarczami. Nie wiem, czy jakiś tutaj rozkaz wydaje, żeby te tarcze podnieść? Już dawno by te beczki na dziobie wybuchły. Ale co to jest? Gniew morza. Okej, tutaj cutscena nas prawdopodobnie wyręczy w celowaniu w tą bramę. Raczej bym sam tam w życiu nie pocelował, także spoko. Mi to pasuje. A, oni rozpędzili tą łódź prosto w bramę, podpalili ją i po prostu wyskoczyli, nie? Zawalisty pomysł pewnie, zobaczcie. Coś niesamowitego. Wygląda to... cholernie blisko. To trzeba przyznać. Świetnie, prawda? Co mam zrobić? Przedrzeć się przez bramę, okej. Czyli musimy tutaj pomóc pchać chyba. Pchać tego tarana. Użyj lekkiego tarana, by przebijać się. Jak ja nim steruję, to idzie dosyć szybko. Chyba się trzeba bardziej cofnąć. Chciałem na próbę zobaczyć, co będzie, jak się cofniemy dosyć mało. Nie pięknie. Lecą kolejni, patrzcie teraz. Podpalonych mamy prawie wszystkich. Niesamowitego, ten wybuch podczas podpalania tej broni, super. Dobra, ja się tutaj zajmę tą bramą osobiście. Przedrzy się przez bramę portową. Znaczy, ja mogę ją normalnie sam otworzyć, co nie?
Kurde, tak. Przedrzyj się przez ostatnią bramę, to nie jest w ogóle w tym kierunku. Po drodze możemy sobie zjeść ludkę. Ja się trapię po niej normalnie, to elegancko. Chociaż nie pozwala mi wejść wyżej, czyli to nie jest chyba tutaj co mi prawda. Próbuję znaleźć przejście jakieś. Ale nie widzę. Spróbujmy inną jeszcze ścieżkę. Totalnie okrężną. Patrzcie, oni chyba tutaj specjalnie zrobili tak, żebyśmy nie mogli się tam drapać. Żeby nam utrudnić. Wszędzie są kolce. Faktycznie nie ma się tu nie dostać. Ten jak poleciał, ty, gdzie on poleciał? Okej, chyba się przedarliśmy. Patrzcie teraz. Oj, nie pokazali, bo cutscena, ale wszystkich chyba się udało podpalić. Witam serdecznie. Black Matt. Nie gram z HDR-em, ale dzięki za podpowiedź. Jak mi się podoba taka scena. Oswald lives. Patrzcie, przeżył jednak. Stand fast! This will be over soon! Worry not for me! You must stop! Silence, fool! So this is what it comes to, Wolfgist? Two Danes fighting over a filthy Saxon horse, son? If this swine is your prize, come and get him! Patrzcie, czyli jednak obaj przeżyli. Patrzcie teraz. Prawie wszystkich naraz poprawiłem. Uch, jak ja bym chciał być takim Kingiem. Oczywiście tym takim jak Eivor, nie takim przez linii, czyli Kingowie. Bo są i tacy na pewno.
Jakbym miał być wikingiem, to oczywiście takim pocurem. Pokonaj Rida. Więc chyba ten musimy się połapać. Ciekawe, czy będzie z nim walka, ale... Tak, będzie z nim walka, ale z bossem. Na zakończenie, ja sobie pozwolę. Your battle is not yet won, Oswald. Okej, czy ja już tego nie mam? No, patrzcie, ja własnego wilka przyzwałem, który nic nie zrobił. Czyli ja chyba zrezygnowałem z tego skilla, wiecie? Chodzi na to, że tak. Oj, chciałem go odrzucić. Szybko poszło. Więcej miałem problemów z tym wilkiem, bo szukałem skilla. Ale czemu ja tego skilla wyłączyłem? Wiecie, taki skill, gdzie tak naparzamy takimi potężnymi strzałami. Fajnie, że Oswald przeżył. Bardzo, bardzo się cieszę. Tak coś czułem. Widzicie, ja jednak potrafię przewidzieć takie rzeczy. Throw in with these wastrels, these Argir swine? For what? A scrap of land and a promise of peace? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. I won't have my reign begin with more blood spilt than is needed. Another screeching skull. This man must die for the damage he has wrought. The old laws are clear. These are Oswald's lands, to rule as king as he sees fit. Does Eivor bow to kings? To defy a king would shame him. East Anglia cannot heal without his honor intact. And what of your honor, Eivor? How much are you willing to lose? Powiem krótko, przyjechaliśmy tutaj robić sojusze, więc nie możemy się nie zgodzić z tutejszym królem Oswaldem, szczególnie, że chyba całkiem niezłą więź nawiązaliśmy. The rightful king of East Anglia has spared your life today, and so it will be. Compassion is a virtue suited for anyone, Eivor, including you. Thank you. Elegancko. Co, czyżby to był koniec tego wątku, jakże niesamowicie rozbudowanego? Szturm zakończony, warownia Burg. Thank you for heeding me, Eivor. I know the worth of such a gesture. Jak ty przeżyłeś, powiedz mi? To jest najważniejsze. Jak ty żeś spadł ze 150 metrów na łeb i przeżył? Well fought, well fought, the both of you. You came as well, old friend. If I'd known you were still alive, I would have stayed in Norwich. Look around you. A happy occasion and a glorious victory. And soon, something more grand to take place. Our wedding, my love. If you will still have me, that is. And why would I not? I fought poorly. I melted under the heat and anger of that brute. And I never... Oswald, stop.
You fought with all your heart and soul. That's all you need ever do. Come then. We have much to prepare for. No i zobaczcie, taki nieopierzony i sobie świetnie poradził. Some men wouldn't give for such things. Countless men have died for them. And you, Vanir? Are you jealous of such things? Hardly. My heart is afire, but my body aches. I desire only a long nap. I saw a bale of hay back jak there. Jak ja się z nim utożsamiam właśnie aktualnie. But now I must see to the wounded. Then I will see you at the wedding. Aye. Ale jeszcze ze ślubiny pewnie nas czekają. Cholernie rozbudowane to jest jednak. I should return to Elmenham. Oswald's wedding will soon begin. Okej. Okay. Faktycznie, zobaczcie, jeszcze nas tutaj czekają za ślubiny. Jak miło. Dobra, weźmy w nich udział. Myślę, że one chyba tutaj już zakończą ten wątek tego sojuszu, ale zobaczcie, jak niesamowicie ten wątek i ten sojusz we wschodniej Anglii był rozbudowany. Jeżeli te za ślubiny, myślę, że potrwa to jeszcze pewnie gdzieś 10 do 15 minut, to łączny czas trwania tego całego wątku to jest 2 godziny, no to praktycznie 2 razy dłużej, jak nie 3 razy dłużej niż wcześniejsze sojusze. Wcześniejsze sojusze się tam ograniczały do 2-3, jakichś 4 questów wewnątrz miasta na zasadzie pójdź, znajdź, zabij, wróć i tyle. A tutaj całkiem nieźle to rozbudowane jest, ale myślę, że to może być też spowodowane tym, że za wcześniejsze sojusze mieliśmy w nagrodę tam jakieś srebro, jakieś tam materiały, a tutaj za ten wątek fabularny i za ten sojusz mamy rozwój naszej osady na, nie wiem, czy na wyższy poziom, czy po prostu dojdzie nam tak jakby troszeczkę do tego levelu osady. Być może nawet i o poziom w górę skoczy, to by było naprawdę eleganckie. Więc tutaj ta nagroda końcowa za tego questa robi chyba tutaj robotę największą. Zaraz się dowiemy. Wedding preparations in full bloom. Kolejne 2 punkty umiejętności. Powiem wam szczerze, że jednak na tych questach fabularnych to tutaj się normalnie jedzie te punkty jak się chce. Ja mam aktualnie 200, a przez cały ten dwugodzinny wątek zobaczcie, że zdobyliśmy już 10. Ja co prawda tych punktów już totalnie nie rozdaję, ale zaraz sobie rozdałem pod sam koniec. Thank you. Just like you to keep a king waiting at his own wedding. Yet I arrived in the end. A part of me worried you wouldn't. I told you I would see you crowned, and now here we are. Without you, I'd be dead. Another wasted hope for East Anglia. You look good, Oswald. Like a man about to marry a more powerful woman. Do I? Because I'm nervous as hell. Of all the battles a man can fight, the war against himself is the hardest to win. Bobas, witam serdecznie. Serio, porównujemy PS4 do PS5, jeżeli chodzi o czas wczytywania? Nie rozśmieszaj mnie. Czy faktycznie będziemy brali udział w tej ceremonii? Myślałem, że to będzie raczej taka dosyć prędka cutscena. A tutaj widzę, że chyba większość ceremonii i nawet na czas tej cutsceny zdjęli nam hełm z głowy, pewnie dlatego, że nie wiem, z szacunku może do tej całej, do tego obrzędu Eivor zdjął hełm. Ciekawe, czy warto właśnie zwracać uwagę na takie smaczki. Ja zwracam uwagę, mam nadzieję, że nie ja jedyny.
No i całą ceremonię normalnie oglądamy. Myślałem, że to będzie chwila, moment, ceremonia minutowa, a tutaj caruśka cutscena ze wszystkim. I hereby name you man and wife, and as man and wife, I name you. Oswald of Elmenham, first of his name, the rightful king of East Anglia, with his lady Valdis, soul, fist, and beauty of this land. No i pięknie. No i machają z powrotem. Widzicie? Taki mini smaczek. Ciekawe. To co? Chyba załatwione, nie? You've done it, steward. A king now sits on the throne of East Anglia. Don't leave yourself out of this song. We did it together. Back to your dreams, then, of fire and Helheim. I lost my way some time ago. Hard to say when. I don't want to be here. Never did. This was Halfdan's dream. He ordered me to see it through. In my dreams, I'm sailing, remember? Wind in my beard, salt on my lips. I want that life again. Whether or not I find it, only time will tell. Until then, let us feast, drink, and forget our pain! Okay. Nie mam zamiaru porównywać Valhalla i Cyberpunka. Są dwa totalnie odmienne tytuły. Eivor! Care for a challenge? Z innej w ogóle kategorii. Eivor! Wolfkist, gaze upon my parts. They stand so strong. Unbreakable at this distance, no? They are not, Brothir. My arrows shatter whatever target they strike. Even after draining so much meat, succeed and you shall be rewarded. Serio, będziemy pili, później strzelali z łuku? Gdzie są takie imprezy? Akurat jestem słabym strzelcem i jeszcze do tego po miodzie, o matko. As with everything, an easy task for the Wolfkist. Ah, barely a challenge. Impressive, impressive. Here as promised. Now go enjoy the party. Now enjoy the party. Ledwo idzie po tym miodzie. Dobra, musimy jeszcze co? Tutaj chyba pójść. Baw się na uczcie. O, super. Po piciu jeszcze więcej picia. Miło. A, no tak, bo to są bracia tego całego Oswalda, więc... Oni nam tutaj zapewniają rozrywki. Not bad, Wolfkist. I wager you couldn't drink more than me if you tried. A fool's wager. A challenge nonetheless. What say you? Dobra, w prawe w piciu trochę mamy. I will drink you under the table. Po ostatnim streamie, także zobaczymy, może pójdzie. Let us see how you fare against the ale beast of East Anglia. And we'll make it interesting. Put your silver where your mouth is. What say you? No dobra, bierzemy to. I accept. Yes, to celebrate. Skål! Drink more. Dobra, jak to się piło? Skål! 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 Skål!
Na ile kielichów? Na 3 kielichy, dobra. Kurde, jest ten kielich w plecy. Oj, nie w tą stronę. Kurde, na ostatnim kielichu muszę go pokonać. Azale is strong, Brodin. But I am stronger. Better luck next time, Wolfkist. Okej, jednak nas pokonał, nie udało mi się. You owe me some silver. Fine, take it. Jaki napity. Ledwo chodzi już. Zobaczcie, jak on biegnie. Taki bidula. Ściągnij Finra z dachu. The road to Valhalla does not run. O co tu chodzi? The boar represents fertility. Did you know that? As does Freya. What's your point? You impress me, Eivor. Tak, rogi pełnią funkcji kielichów. Your strength of character, skilled in so many ways. Yet I wonder, is there any skill of mine that I could impress upon you? Even a fool has something to teach, whether they are aware of the lesson or not. Hey, hey. But I could show you how to wield my plow sword. No nie gadaj. No nie gadaj, że oni nam tutaj teraz oferują romans męsko-męski w świecie wikingów. Sheath your plow sword, Brodyr. I'm not interested. You thought... No. I wasn't serious. Come on now. Drink and be merry. Well, I had a few, friend. Wait, did you hear? Did my brother just call me? I think he... You know I should go. Brother! The road to Valhalla doesn't run that way, Finir. On wlazł też tam na górę, czy mogę teraz wsiągnąć? Eivor! Some sweet wine for a sweet swine! Come join me! Zaraz jeszcze spadnie. The Saxon god wanders somewhere up here, does he not? I haven't seen him. They like to say he moves with mystery. Look! The moon! It moves untroubled now! But one day it will be eaten by a giant wolf and the nights will be black forevermore. Are you all right? I've tasted glory once again. And it was good. I'm glad to hear it. Now... I always felt like Skoll or Hati. Chasing and trying to fulfill Halfdan's wishes. But now I've caught my sun and moon. I've got them and... I don't know. You can let them go. Sail to a further shore. My long ship's in Valhalla. Don't you remember? Fire starter. Zaraz spadnę. Okej, po prostu... Let's get you to solid ground. Po prostu upadł. Everything's spinny. Dobra, jak już ciągnę są? You're very large. Aha, po prostu z gostkiem na plecach. Elegancko zeskakujemy sobie z dachu, fajnie. Sorry for this, Eivor. I've had one last glory. I should be happy. I am happy. Thank you. It need not be the last. Not the last.
Dobry jest, dobry jest. Podoba mi się ten gościu, jest genialny. Nie, no i chyba teraz... Już chyba został nam Oswald i podsumowanie tego sojuszu. It's been a worthy ceremony so far. And have you had enough fun yet? I'm ready to hear you address your kingdom. Good. Come, come. Join me. Friends, honored guests. We've pushed through hard times. It seems like all we've known is loss and suffering. But it is not conflict that binds us. It is compassion. May we always favor compassion. Even when our enemies refuse its boon. So, to my Dane friends and neighbors, I give thanks for the bravery you have shown during our collective struggles. And for my fellow Christians, may we continue standing as examples of our Lord's grace. Lights in the dark. I see East Anglia's future right here, right now, in all of you, Dane and Saxon alike. To our future. Still a bit soft on insults. The king has courage. And to Eivor, without whom none of this would have been possible. On behalf of East Anglia, let this ring be proof of our loyalty to the Raven Clan and all they've done for us today. Podkreślającą ten would you have any words of wisdom for us? Oswald, you would not have been my first choice as king, nor my second. I thought you weak, bendable, without resolve. But not all men are as they first appear. I came to see that Oswald's heart is amongst the largest I've ever known. He is sturdy, he has wisdom, and he has courage. All qualities of a man worthy to be king. He is the king East Anglia deserves. And the king you need. To the good King Oswald! To Oswald! Skål! 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 Okay, everyone, the bridal race starts now. Remember, you all have to lose to the bride and groom. Steady all, and ready yourself for the wedding race. The king and his bride against all! My king, jaki zwrot akcji w ogóle? Oswald, king of sheepfuckers, show your eyes. Jaki zwrot akcji w ogóle, słuchajcie? I challenge you. I accept. Oczywiście, że da radę, nie ma innej opcji. He may be wounded, but don't let your guard down. Let's settle this. I will bury you, Saxon. I'll take all that is yours. O, ładnie. Can the king show mercy to one so malevolent, so cruel? I'll not give you the satisfaction of a good death, for my God forbids such cruelty. Therefore, you are outcast. From this moment on, you have won. My life is yours. Your life is God's. Obcił mu włosy? Czy brodę? Czy co on ma? Now go! Leave my kingdom and never return! I do not understand this Saxon religion. Oswald is a coin. One side mercy, the other courage. There are few like him, I'll admit. Saxon or Dane. Such a strange display. Courage and restraint like I've never seen. With all that's happened, with all the chaos Ruud wrought, still,
Oswald found reason to spare him. It's a strange thing. A remarkable thing. From what Innerspring does such kindness run? I'd like to know. Ci, co oglądali serial Wikingów, to wiedzą, że ta banicja to wcale nie jest taka dobra rzecz. Prize, old friend. You're embarrassing me. Be well, Finnir. No, akurat w serialu wszyscy ci wygnani na banicję. Lipa później była. Bo oni niestety nie przestają rozrabiać. Najlepsza opcja to byłby ten krwawy orzeł. To jest najlepsze rozwiązanie w świecie Wikingów. Okej. Wydaje mi się, że to chyba powinno już zakończyć nasz wątek. Mamy tutaj trofeum Dobry Sas. Kolejne dwa punkty umiejętności. Schemat z Halheim na żagiel. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Pięknie. Let's tell her the good news. Okej, teraz jeszcze zostało nam powrócić do Randvi, przekazać jej dobre wieści, czyli przypieczętować ten sojusz. Ojejku, ile tutaj jest questów w ogóle. Także wróćmy do naszej kruszczej przystani, porozmawiajmy z Randvi i zakończmy już tego questa i ten sojusz. Strasznie długi, nie spodziewałem się, że będzie aż tak długi, bo już praktycznie 2,5 godziny ten quest nam się ciągnie, ale w końcu udało się go zakończyć bardzo fajnie. Także nie mogę się doczekać. No i zobaczymy, jaka jest ostatecznie nagroda. Wydaje mi się, że właśnie z uwagi na to, że nagrodą jest kolejny poziom osady, to dlatego też ten wątek był nieco bardziej rozbudowany, bo wydaje mi się, że to jest wątek, który jest tak jakby, powiedzmy, ala obowiązkowy w celu ukończenia pewnie głównej fabuły, z uwagi na to, że tam chyba jednym z questów fabularnych jest właśnie osiągnięcie konkretnego poziomu osady, więc prawdopodobnie te wątki, które są niezbędne do przejścia fabuły, zostały po prostu tutaj bardziej rozbudowane, a te wątki, powiedzmy, takie poboczniejsze, takie poboczne, tak jak chociażby ten ostatni sojusz, który zawarliśmy, tam właściwie tylko wybijaliśmy członków tego zakonu, a to, z tego co wiem, nie jest obowiązkowe, jest to dodatkowa działalność, więc w sumie może też dlatego była dużo krótsza niż ten quest. No ale spoko. Dobra, jesteśmy już w przystani. Cały czas beznadziejna pogoda. Co jest pogodą w tej Anglii nieszczęsnej? No ale tutaj widzimy, że angielska pogoda, tak jak i kiedyś, tak i teraz, jest fatalna, czyli nic się nie zmieniło. No i zobaczmy, jaka tutaj nagroda nam wskoczy za to. Eivor, thank Tyr. I heard shouting. Is something wrong? Holgir robbed me, and I demand he be punished. Ha! Rot, disappointed word! Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does a cow rub a field when he crops on sweet grass? Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? Of course. I musi zasiąść na tronie brata. Well now, there is no excuse too small, I see. Nothing to keep you from coveting that seat. I znowu ten Dag, jak on mnie wkurza. Better claim to oversee these disputes. You might leave them to work it out for themselves, but that would mean letting go, would it not?
Please start again. Tell me all that has happened. I will start. I have been falsely accused by this Saxon Philistine. A Philly what? Are you mocking me? Silence, please. I will hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? Rowan, tell me your version of these events. As you are aware, Holger and I are neighbors. Near enough that I often catch him at my stables, stealing my tools. Borrowing? Holger, let him speak. Stealing, borrowing. My point being, I have always allowed him to use whatever he pleased. I greatly admire your Norse generosity and had hoped to match it. But this morning, Holger stretched the limits of my grace. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail. Bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was, gripping a horsetail brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of... Painting, Rowan! I was painting! You make it sound so crude! You see? Such willful arrogance. It will take ages for Ilgifur's tail to reach its former length. I demand compensation. I understand. Thank you, Rowan. No dobra, to ciekawe, co ma do powiedzenia ten Holger, drugi. Let me hear your side. Eivor, you have known me as a skald for years. You have seen how my poems bring life and joy and wisdom to our people. And you know that my work requires a certain, let us say, freedom. To make use of rare resources to compose my verses. Often, when lacking the proper tools, I have made use of novel items. Orvis's smoking stick, Tovey's inks, all were given gladly. You cut off my horse's tail to make a brush, you bleed. Rowan? As I was saying, this morning, in the throes of poetic reverie, I realized that my latest piece required delicate brushwork. I could have used a frayed stick, some cloth, my hands, but no. I needed something gentler, softer, to make a perfect brush. I needed the fine hairs of a well-raised horse. And so I availed myself of a local resource. You clipped Alfgafur's tail to the rump without asking. It was early. I did not wish to wake you. Thank you, Holger. I believe I understand your position. Okay. Podejmijmy tą decyzję. I believe I have heard enough. If you will... My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something. Do not conflate hair with beauty, Rowan. She remains radiant. Elgifer's hair will grow back in no time. Quiet, both of you. Now listen. Holger, Rowan is clearly in the right. You sheared the tail from his horse without gaining permission. I borrowed the tail! Borrowed! Does the reality of regrowth not make this a victimless crime? It is a two-victim crime, Holger. Though they are unharmed, you took without asking, and that will not do. As the horse's value has diminished significantly, you will pay Rowan its market price. But the horse was not for sale! Rowan! Admit it! My decision is final, Holger. Pay what you owe, and meet tomorrow as friends. And if I do? May I keep the horse? Pay the man and be done with it. Rowan, does this satisfy you? It does. Thank you, Eivor. Good. Then by Tyr's blessing, let this matter rest. We're done here. Return to your homes in peace. Właśnie zmarnowałem 5 minut z życia na rozwiązanie tego questa. Masakra totalna. Dobra, czy ja mogę już w końcu porozmawiać z Randvi? That Holger, he is quite the character. I almost envy him. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. East Anglia is with us. Their King Oswald has pledged his loyalty to us. Eivor Kingmaker, we shall call you soon.
Królotwórca, bardzo fajny przydomek. Myślę, że mógłbym taki osiągnąć. A, zobaczcie, ile mi przyszło tutaj do wioski. Tylko tyle się paseczek ruszyło, tylko dosłownie jeden centymetr. Gdzie jest cutscena? Ja się pytam. A, po prostu się kamera przesunęła. Okej, uporaliśmy się z tym sojuszem, moi drodzy. Możemy w końcu sobie zakończyć ten odcinek dzisiejszego streama. Zanim natomiast to uczynimy, pierwsze co, to zajrzymy do ekwipunku. Tutaj oczywiście żadnej nowej zbroi nam nie doszło. Ja po prostu chcę sobie polikwidować te znaki, te wykrzykniki. Co nam tutaj doszło? A, to nam pomści Julinys. Myślałem, że to zrobiłem, ale chyba nie zabiłem tam wszystkich przeciwników jednak. Trudno. No i tutaj skorzystam z automatycznego przypisywania punktów. Po prostu nie chcę mi się bawić w to. 213 mocy, moi drodzy. Z taką mocą kończymy dzisiejszy odcinek i dzisiejszego streama. Na streamie jeszcze chwilę zostanę, bo tutaj widzę, że padło pytanie i kilka tekstów na czacie, także sobie je doczytam i odpowiem, a ten odcinek sobie zakończymy. Także wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda, pozdrawiam serdecznie i do następnego. Trzymajcie się, cześć.